Witamy Państwa na tej sali na powiatowym przeglądzie kapel i śpiewaków ludowych. Spotykamy się tutaj na powiatowych eliminacjach do 50. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych. Piąty przegląd, powiatowy przegląd kapel i śpiewaków ludowych w Drelowie. No właśnie, świętujecie taki mały jubileusz. Jak wygląda ten piąty przegląd roku 2016? No dziś staramy się, żeby była to prawdziwa majówka. Pogoda nam dopisała i tuż po tym przeglądzie, naprawdę uroczystym, przenosimy całą imprezę na dwór, gdzie jeszcze będzie konkurs taki gminny, wewnętrzny. Nasze zespoły śpiewacze z gminy Drelów wystąpią w konkursie o statuetkę Dziury w desce. To taka ciekawa nazwa. Zaśpiewają przyśpiewki tworzone specjalnie o miejscowości, o swoich zespołach, kołach gospodyń, także będzie na pewno wesoło. Co możemy zobaczyć i usłyszeć podczas tego piątego przeglądu? Dziś już przed nami wystąpiły zespół ludowy Pawłowianki, Leśniańskie Nutki, to był zespół dziecięcy, zespół śpiewaczy Worgulanki, Dobrynianki, natomiast przed nami jeszcze dwa zespoły śpiewacze, Sokotuchy i Bagnoszki, to są nasze panie, które działają tutaj przy Gminnym Centrum Kultury w Drelowie. Będzie również kapela pana Zdzisława Marczuka, mistrza, którego już tutaj mogliśmy wysłuchać. Będzie również konkurs duży, mały, jak co roku, będzie jeden wykonawca i również z panem Zdzisławem Marczukiem. Wystąpią przed nami również trzy wokalistki, Anna Maria Panasiuk, Martyna Szypiło i Angelika Paluszkiewicz. Powinna dojechać, jeszcze jej nie ma, ale mamy nadzieję, że dojedzie. Ona zaśpiewa nam coś z folkloru stylizowanego. Jeszcze dokładnie nie wiemy, co to będzie. Wszystkich, żeśmy wymienili, to chociaż jeszcze nazwisko, podajmy tego małego, młodego wykonawcy, który z panem... A tak, będzie to Gabriela Wowczeniuk. Gabriela Wowczeniuk. To jest naprawdę coś pięknego, że tą kulturę ludową pokazujecie w tak piękny sposób. Można dzisiaj, siedząc tutaj, naprawdę wysłuchać wiele pięknych przez was wyśpiewanych pieśni i piosenek. To, że jest młodzież, to naprawdę to jest to najważniejsze, bo wy państwo w średnim wieku, ludzie z doświadczeniem, tak, ale naprawdę zespołów ludowych to za bardzo takich pięknych dzieciaczków nie widać, a tym bardziej, że trzy smyki i myślę, że pewnie jeszcze inni są na sali. Coś jest w tym Drelowie, albo powietrze, albo woda. Ludzie śpiewają i tańczą i bawią się. Ludowość aż tryska. Starosta też śpiewa. Tak, dokładnie. Początki tej ludowości dał zespół ludowy Bagnoszki z Drelowa. Jest to zespół, który ma naprawdę bardzo duże osiągnięcia, nie tylko na arenie polskiej, jak również na arenie międzynarodowej.
Powiat wspiera i będzie wspierał takie inicjatywy? Tak, dokładnie. Będziemy wspierać takie inicjatywy, tak jak dzisiaj powiedziałem podczas swojego wystąpienia. Aż się serce raduje, jak widzimy te młode twarze, które również przyjeżdżają i śpiewają razem z tymi już starszymi osobami, ale to jest piękne, takie pokoleniowe przekazywanie tej kultury ludowej. Jesteście tutaj. Drelów, miejscowość, tak jak pani przed chwilą powiedziała, może dla niewielu znana, ale dla Drelów dla nas znana, dla nas to jest najważniejsze miejsce na ziemi i na Drelów całej, wszyscy mieli mieszkańcy. I muszę państwu powiedzieć, bo dumni jesteśmy rzeczywiście z osiągnięć naszego zespołu, z naszych drelowiaków, naszych perełek, tych ubranych w piękny stroj ludowy, pięknie śpiewających, pięknie tańczących i rozwijających naszą ziemię i cały powiat, i całe województwo i nasze całe piękne Podlasie. Gdzie jesteśmy, który przegląd kapel, no i czy rzeczywiście Drelów stał się taką stolicą tych kapel ludowych w Polsce? Chcielibyśmy sobie bardzo, żeby był, na pewno jest stolicą kapel ludowych i śpiewaków ludowych, ale też przecież gościmy powiatowy przegląd kapel i śpiewaków ludowych po raz piąty, ale też jesteśmy gospodarzami również przeglądu teatrów obrzędowych, też powiatowego, więc imprezy rangi powiatowej często nas goszczą, z czego się bardzo cieszymy. Na pewno nie jest to nic innego, jak tylko docenienie naszego zaplecza kulturowego, które tutaj jest. Myślę, że niewielka jest w tym zasługa władz gminy, aczkolwiek na pewno jakaś jest. Myślę, że pewna inicjatywa, którą zapoczątkował mi poprzednik, wójt Adam Szulik w latach 90. na początku lat XX wieku, XXI wieku, jak jest kontynuowana na chwilę obecną i to, że dbamy o kulturę w tym sensie, że zespoły ludowe, które na naszym terenie funkcjonują, mogą liczyć na nasze finansowe wsparcie organizacyjne, na kwestie ewentualnie logistycznych dowozów i tak dalej, ale też i wsparcie w postaci wynajmowania odpowiednich instruktorów, którzy swoją pomocą te zespoły prowadzą. To zaowocowało, zauważył to poprzedni starosta, lokując tutaj właśnie te imprezy i myślę, że to nadal będzie kontynuowane. Jesteśmy z tego bardzo dumni i myślę, że skoro jest to już kolejny przegląd kapeli śpiewaków ludowych, twórcy ludowi dobrze się u nas czują i na tym nam najbardziej zależy. Czy jesteśmy stolicą? Będziemy robić wszystko, ażeby rzeczywiście Drelów był tak postrzegany. Powtórzę to, co zawsze powtarzałem. Nieważne, które miejsce, nieważna lokata. Ważne, że jesteście. Ważne, że niesiecie w sobie tą kulturę ludową. I cieszę się bardzo, że to Drelów dzisiaj jest powiatową stolicą kultury ludowej. Do nas to bardzo mocno pasuje. Nasz Pan Gospodarz, o!
Jaka jest ta nasza muzyka ludowa, muzyka Podlasia? No ma swoje wyróżniki. Ma swoje wyróżniki i tekstowe, i muzyczne. Jeżeli chodzi o tekstowe, to tutaj przede wszystkim no, jest ta kwestia pograniczności kulturowej, wschodniej i ten współistnienie tych tekstów chachłackich i nazwijmy to polskich, chociaż te chachłackie też są polskie, bo to Polacy przecież używają tego języka. To, chociaż on jest z pochodzenia oczywiście językiem wschodnim, ukraińskim, to jest odmiana gwary ukraińskiej. I w tym języku też no, jest trochę innych gatunków pieśniowych chociażby, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o styl muzyczny, to tutaj na przykład na Podlasiu jest bardzo ciekawy sposób śpiewania, taki wysoki, delikatny. To akurat te dwa zespoły, które tutaj już były, prezentowały i Pawłów, i w ogóle, ale nie tylko. Jakówki bardzo pięknie też śpiewają, bardzo delikatnie i trzeba tam... Pamiętam ten przykład Jakówek, bo zanim Jakówki dostały główną nagrodę w Kazimierzu, to musiały się właśnie nauczyć pokazywania tego swojego delikatnego śpiewu wysokiego. I dopiero wtedy otrzymały tą basztę i nagrodę Kolberga. Ale to jest tutejszy taki śpiew. No, Wola Osowińska pod Radzyniem. Tak sobie przypominam te zespoły, które taki styl właśnie śpiewania uprawiają. Bagnoszki tutejsze i ten starszy zespół jeszcze wcześniejszy, bo tutaj przecież był taki jeszcze wcześniejszy zespół z panią Danilikową, nieżyjącą. Więc to jest właśnie też ten wyróżnik podlaski. No i trochę też ten repertuar, trochę on jest taki troszkę, jakbym powiedział, szlachecki czasem, w sensie nawet... Drobnomieszczański. Nie, szlachecki, drobnoszlachecki, o. To jest, to, tutaj te pieśni z motywami dworu, takie rzeczy tutaj są częstsze. Zespół, który wygra ten dzisiejszy powiatowy przegląd, gdzie będzie występował? Czy to jest subregionalny taki przegląd, 12 jest takich w województwie i za tydzień są eliminacje wojewódzkie. I dzisiaj wybieramy do tych eliminacji wojewódzkich, które odbędą się w Skansenie Lubelskim i stamtąd dopiero będą wybierani reprezentanci województwa lubelskiego na ten 50. już festiwal kapel i śpiewaków ludowych. W Kazimierzu, tak.